Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Newsem dnia we wtorek 3 kwietnia 2018 roku było to, że Platforma Obywatelska ogłosiła, iż w nadchodzących wyborach samorządowych zamierza wystawić na prezydenta Wrocławia, czyli bardzo znaczącego miasta, polityka Prawa i Sprawiedliwości lub też ex-polityka Prawa i Sprawiedliwości. To różne mainstreamowe media różnie to określały. Podobnie były też różne komentarze, takich od bardzo skrajnych, że to już jest koniec PiSu, bo szczury uciekają z tonącego okrętu i tutaj sugerowano, że ten polityk PiS, który dał się wystawić z list Platformy Obywatelskiej, to zrobił to dlatego, bo wie, że do wyborów samorządowych to z PiSu już nic nie zostanie i po prostu ratuje się niczym ten szczur, który ucieka z okrętu, który ma zatonąć w ostatnim porcie. Ale były też komentarze skrajne w drugą stronę, na przykład, że oto Platforma Obywatelska kuma się ze zdrajcą i że pewnie skończy jak wszyscy, którzy z usług zdrajców korzystają. Jak moim zdaniem było, o tym będzie w dalszej części tego vlogu, bo moim zdaniem w tym wszystkim, co powiedziałem wam do tej pory, bo pokazywałem, jak to jest w mainstreamowych mediach, jest bardzo dużo kłamstwa, niedomówień i moim zdaniem jest zupełnie inaczej. Najpierw jednak faktografia i tu będzie sporo cytatów ze źródeł, do których linki daję w opisie, w tym takich dwóch najbardziej skrajnych, czyli TVN-u, który w tym wypadku będzie utożsamiał media w moim mniemaniu nieprzychylne Prawu i Sprawiedliwości oraz TVP Info, które w moim prywatnym mniemaniu utożsamia media skrajnie sprzyjające Prawu i Sprawiedliwości. I tak to cuzamen do kupy moim zdaniem daje całkiem dobry obraz sytuacji. I tyle. Przypominam, 3 kwietnia 2018 Schetyna występuje razem z byłym politykiem Prawa i Sprawiedliwości, który przez niektóre media jest nazywany obecnym politykiem Prawa i Sprawiedliwości i ogłasza, proszę bardzo, on będzie naszym kandydatem na prezydenta Wrocławia, czyli bardzo dużego miasta. I teraz będzie najpierw kilka cytatów, potem faktografia, potem mój komentarz, co tak naprawdę tutaj się zdarzyło, bo zdarzyło się coś naprawdę, słuchajcie, ważnego. Najpierw będzie cytat z TVN24. Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej, zarekomenduje wrocławskim strukturom partii poparcie Kazimierza Michała Ujazdowskiego w wyborach na prezydenta stolicy Dolnego Śląska. Tym samym partia rezygnuje z kandydatury profesor Alicji Chybickiej. Od razu wam powiem, że takie określenie zarekomenduje wrocławskim strukturom partii, to jest takie mydlące oczy określenie, które ma sugerować, że tam jest jakaś oddolna demokracja i że doły partyjne, w tym wypadku struktury miasta Wrocławia i okolic, mogą sobie wybrać, kto ma być ich kandydatem. Gdyby oni sobie mogli rzeczywiście wybrać, to nic by im nie sugerowano, a już na pewno nie ogłaszano by tego na konferencji prasowej. Bo wyobraźcie sobie teraz sytuację, że pan Schetyna mówi, no ja to wam rekomenduję, że ma być Ujazdowski. A we Wrocławiu mówią, a wiesz co, weź spadaj Schetyna na drzewo, nie chcemy ciebie znać, my mamy swoją kandydatkę, a ty beznadziejny jesteś. No to w tym momencie cała władza Schetyny wali się, wszystko szlak trafia, Ujazdowski wychodzi na osobę co najmniej niepoważną i robiącą deale z ludźmi niepoważnymi, zostaje na lodzie, a Schetyna wychodzi na człowieka, który nie ma władzy we własnej partii. W związku z tym, tam musi być jakiś, mimo że teoretycznie jest demokracja, musi być jakiś wentyl bezpieczeństwa, trochę tak jak u Forda za starych czasów, jak był ten pierwszy samochód Forda na pierwszej taśmie produkcyjnej i były tylko czarne. W związku z tym wymyślono sobie takie powiedzenie, że klient może wybrać dowolny kolor, pod warunkiem, że wybierze czarny, bo tylko czarne są. Tak samo tutaj prawdopodobnie jest jakiś mechanizm kontrolny, który sprawia, że oczywiście doły partyjne mogą wskazać swojego kandydata, ale muszą wskazać właściwego kandydata, bo jak wskażą niewłaściwego, to na przykład można odwołać władzę regionu i wybrać nowe władze regionu, które wskażą właściwego kandydata. Tak jest co najmniej w trzech znanych przeze mnie partiach politycznych. W związku z tym demokracja wewnątrz partii politycznej jest tak samo prawdziwa, jak to, że jestem japońską blondynką, która urodziła się od razu blondynką. No mówiąc krótko, jest to po prostu fikcja i nieprawda. Ujazdowski, co jest bardzo ważne, to wieloletni polityk, ostatnio odsunięty na boczny tor, choć
takie odsunięcie to marzenie masy ludzi. Też osobiście chciałbym zostać tak odsunięty, żeby mnie wysłali na polityczną emeryturę jako europoseł w Parlamencie Europejskim. Nie pamiętam już, jakie tam są zarobki, ale to jest coś koło 10 tysięcy euro miesięcznie. No 40 tysięcy euro miesięcznie zarobku. Do tego jeszcze jakieś tam pieniądze na hotel, a niektórzy śpią w tych pomieszczeniach, co oni tam mają, żeby było tanie, jakieś przeloty i inne tego typu rzeczy. No nachapać można się niesamowicie. Nie to, żebym był jakoś specjalnie pazerny na kasę, tylko staram się, ale zarobić też bym chciał, mam rodzinę, muszę ją utrzymać, nie? Więc się jakim vlogi mógłbym fajne robić, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że chcę wam powiedzieć, że bo teraz oni mówią tak, o, odsunięty na polityczną emeryturę, już się nie liczy, już się nie liczy. No wielu by się chciało tak nie liczyć. Na pewno Gowin, wicepremier, chciałby się tak nie liczyć, bo 17 tysięcy złotych, no kurczę, no nie staram starczało facetowi do pierwszego, a tutaj 40 tysięcy złotych to jednak sporo więcej, nie? Dlatego jeszcze zdaje się, że w Europarlamencie jest dotowana stołówka, co jak przymiera się głodem, to jest bardzo ważne. Wiem, bo byłem. I naprawdę tam jest dużo, dużo taniej niż w okolicy Europarlamentu. Ale nie o to chodzi, słuchajcie, Ujazdowski ma bardzo długą polityczną przeszłość. Tutaj w opisie dam wam link do Wikipedii, jak zapomnę sobie, wpiszcie Ujazdowski, polityk, Michał Ujazdowski, Wikipedia, wyskoczy wam, o tyle tego tekstu jest. Czytałbym to ze 20 minut. I tak moje vlogi są długie. Zostawię tylko samą końcówkę, która moim zdaniem jest bardzo ważna. Pan Ujazdowski był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Jerzego Buzka, więc to też nie jest tak, że, że to jest, on się wziął z Prawa i Sprawiedliwości i Prawu i Sprawiedliwości wszystko zawdzięcza. No nie. W rządzie Buzka też jakoś był. W latach 2005-2007 był tym sam, znaczy też był ministrem kultury i dziedzictwa narodowego, tylko że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. W 2014 roku został europosłem z list Prawa i Sprawiedliwości i to jest właśnie nazywane tą polityczną emeryturą. Natomiast w styczniu 2017 roku, co jest bardzo ważne, wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości w styczniu 2017, czyli rok i 3 miesiące temu, wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości, mandatu oczywiście nie oddał, czyli cały czas po dziś dzień jest posłem w Parlamencie Europejskim, tylko że już nie posłem Prawa i Sprawiedliwości. I tutaj będzie ciekawy cytat z TVP Info. Sam Ujazdowski, obecnie europoseł, który w styczniu wystąpił z Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że chce swe wszystkie siły, kompetencje i doświadczenie poświęcić na rzecz dobra mieszkańców Wrocławia. Podkreślił, że służy temu miastu od 21 lat, m.in. jako parlamentarzysta i minister. No to powiem wam tylko tyle, że facet właśnie się przyznał, że może nie jako parlamentarzysta, ale minister to był bardzo niefajny, bo na pensję ministra to się zrzucają wszyscy obywatele w całym kraju i nie powinno być takiej prywaty, że ktoś pochodzi z jakiejś miejscowości, to tej miejscowości daje. No to tak było z czasów dawno minionych, że na przykład była taka trasa katowicka się nazywała. Ona sobie leciała z Warszawy do Katowic, bo pewien przywódca wysoko postawiony w PRL-u był z Katowic i potrzebował sobie co jakiś czas pojechać, właśnie tak kursować Warszawa-Katowice, Warszawa-Katowice, to sobie drogę zrobił. Stąd się nazywa katowicka, inna nazwa pochodzi od właśnie nazwiska tegoż polityka. Tak samo tutaj. No on jest z Wrocławia. Co z tego, że jest z Wrocławia? Tak jest z Wrocławia, to więcej muzeów we Wrocławiu będzie budował, a w Warszawie już nie? No to jest nieuczciwe. Jesteś ministrem Polski. Masz dbać o dobro Polski, a to jest takie zaściankowe, wredne myślenie, że pochodzę z małej dziury. Nie to, żeby Wrocław był małej dziury, ale niektórzy pochodzą z jakichś naprawdę małych dziur, nie? I będą na siłę w tym momencie promować, czy dawać pieniądze nasze wspólne tamtej miejscowości. To jest nieuczciwe. Na tej zasadzie co? Ten Obajtek, co teraz został prezesem Orlenu, on pochodzi z miejscowości Pcim. Takiej miejscowości, o której dowcipy opowiadali, że to taka mała dziura. Okazuje się, że wcale nie taka mała dziura. No niemniej jednak duża miejscowość to nie jest. Teraz został prezesem Orlenu. To co? Ma pamiętać, że kiedyś był burmistrzem tego Pcimia, czy tam wójtem tego Pcimia, bo to chyba na tyle małe, że ma wójta tylko. I co? Zrobić tam przepompownię paliw?
są pewne zasady, nie? No, tutaj jak widać Ujazdowskiego nie dotyczą. Fajnie, że się przyznał. Fajnie, że się przyznał. Ja bym sugerował go już nigdy więcej poza samorząd nie wysyłać. No chyba, że właśnie tylko i wyłącznie z tamtego obszaru. No bo jeszcze jak jest posłem, nie wiem, z Wrocławia, to niech se dba w tym parlamencie tylko Wrocław. Chociaż ja bym wolał, żeby dbał w ogóle o dobro prawa w Rzeczpospolitej, ale nieważne. To jest mała manipulacja, słuchajcie, TVP Info, ponieważ TVP Info mówi tylko tyle, że w styczniu wystąpił z PiS-u, nie mówią w którym roku. A ponieważ nie mówią w którym roku, a rzecz się dzieje w 2018, no to naturalnym skojarzeniem jest, że wystąpił w 2018. Czyli no niedawno. A on wystąpił rok i 3 miesiące temu, bo to był styczeń 2017 roku. Schetyna podkreślił, że z Ujazdowskim znają się i współpracują od wielu lat. No super, no fantastycznie. Czyli właśnie tutaj Schetyna się przyznał, że kolesia sobie nominuje. Jakbym był wrocławianinem, to bym się strasznie ucieszył, że mi Schetyna w teczce przynosi swojego kumpla, czyli kumotra. No nie będę tego dalej komentował. I teraz wszyscy sobie zadają pytanie, czy jest to przejaw, końca PiS, czy politycy uciekają z tonącego okrętu, póki jest jeszcze w bezpiecznym porcie i można zwiać. Od razu mówię nie. Ja nie mówię, że Prawo i Sprawiedliwość ma się dobrze. Prawo i Sprawiedliwość zdaje się, że ostatnio poleciało na łeb na szyję. Zdaje się, że w TVN-ie dali minus 12, ale w TVP dali minus 8. Więc jakby ktoś chciał powiedzieć, że o, TVN kłamie, TVN kłamie. PiS, TVP daje im też bardzo duży spadek. Mniejszy o 4 punkty procentowe, ale nadal o 8 punktów procentowych poleciało w dół. Gigantyczny spadek, słuchajcie. Natomiast to, że PiS ma problemy, nie wiem, czy przejściowe, czy nie przejściowe, oby się ogarnęli, oby zniknęły powody, dla których ludzie się od nich odwracają, bo moim zdaniem ludzie mają prawo być wkurzeni na PiS. Sam jestem trochę wkurzony na PiS za parę rzeczy, które zrobili. Obejrzyjcie sobie moje vlogi, będziecie wiedzieć, o co chodzi. Także mam nadzieję, że się ogarną, upamiętają i znowu będą partią, na którą z czystym sumieniem można zagłosować. Niemniej jednak nie wierzę że mimo, że PiS ma kłopoty, nieważne, czy przejściowe, czy nie przejściowe, że to jest wynikiem tego, że facet ucieka z tonącego okrętu. Dlaczego? Bo ten deal na 99% był dogadany już na początku stycznia, właśnie 2017 roku, a wtedy PiS był mega mocny. Słuchajcie, styczeń 2018 roku to jest niedługo po aferze maderskiej, to jest po tym tak zwanym puczu 2006-2017, wtedy Ryszard Petru zabrał swoją koleżankę panią Scheuring-Wielgus, pani Lubnauer wtedy publicznie kłamała, twierdząc, że on to zrobił służbowo, potem twierdziła co innego, a potem mówiła, że musiała kłamać, bo partia jej kazała, bo jej profesjonalizm na to jej tego kazał i tak dalej. Wtedy PiS był bardzo silny. Wtedy był, powiem, nawet początek takiej gigantycznej fali umocnieniowej Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy zarówno PiS, wtedy zarówno Platforma, jak i Nowoczesna się ośmieszyły i no i tyle. Także to było wtedy. No chyba, że już ktoś wtedy, ponad rok temu, wiedział, że będzie atak medialny Izraela na Polskę, że PiS zamiast Polski bronić, to zdecyduje się decyzją pana ministra Glińskiego i ex-premiera z tabletu, że w związku z tym, że Izrael nas medialnie atakuje, to zbuduje Izraelowi jeszcze dwa muzea do szkalowania Polski i Polaków na ziemiach polskich. Także to jest moim zdaniem jeden z poważniejszych przyczyn, dla których PiS-owi spada. Wcale nie ta aferka z nagrodami, chociaż ta pewno też im zaszkodziła. No niemniej jednak w styczniu 2017 roku nie wierzę, że ktoś to wiedział. Słuchajcie, polityczny deal obliczony na jak największe zaszkodzenie konkurencji. Tak się to robi, to jest klasyczny scenariusz. Najpierw odchodzisz sam z jakiejś partii politycznej. Dlaczego odchodzisz? Ponieważ czujesz pismo nosem, że za chwilę cię wywalą. Pokłóciłeś się, nie pasuje ci w tej partii, nie dogadujesz się, chlapnąłeś coś, za co mogą cię chcieć posunąć za przeproszeniem. W związku z tym odchodzisz
żeby oni cię nie wywalili. Bo w momencie, w którym oni ciebie wywalą, to potem ci będą mówić już do końca życia: aha, wywaliliśmy cię, jesteś nic nie warty, proszę bardzo, my tego kolesia nie chcieliśmy, nigdzie nie wezmą, nie? Trochę tak jak z Ryśkiem Petru w tej chwili, jak go wywaliła z szefa partii koleżanka Lubnauer, to już go nikt nie chce, nawet Platforma go nie chce, nie? W związku z tym sam odchodzisz, zanim cię nie wywalą i od razu się dogadujesz z jakąś partią, że cię weźmie. Tylko że ta partia też się nie bierze od razu, tylko bierze cię wtedy, gdy będzie mogło to najlepiej wybrzmieć politycznie, prawda? Wtedy PiS był bardzo silny, wtedy nic by to ani Platformie Obywatelskiej nie dało. Teraz PiS ma spadki. Powtórzę, TVN twierdzi, że minus 12 punktów procentowych, a TVP, dowodzona przez polityka PiSu i bardzo mocno propisowska, twierdzi, że PiS ma minus 8 punktów poparcia, to w tym momencie zdecydowali się odpalić całą tą medialną akcję i wzbudzić poczucie, że szczury uciekają z tonącego okrętu, licząc na to, że powstanie efekt kuli śnieżnej, może jacyś następni politycy zdecydują się przejść i wtedy będzie takie powszechne, bym powiedział, panikowanie i wtedy PiS musiałby się zająć łapaniem ludzi w swoich własnych szeregach, żeby nie zrobili takiego numeru i nie miałby czasu się zajmować czymś innym. Ale przypominam, że cały czas tu chodzi o poczucie, a nie o fakt. Bardzo podobny numer zrobił poseł Gryglas, który był w partii Porozumienie, przepraszam, który przeszedł do partii Porozumienie pana Gowina. Chyba jest tam w ogóle teraz wiceprezesem tej partii Porozumienie, czy wiceprzewodniczącym, coś takiego. Też tam było mniej więcej to samo, że znaczy to samo, tylko trochę inaczej, bo ja akurat do partii Nowoczesnej nie za bardzo mi się podoba ta partia, a partia Porozumienie jakoś bardziej mi się podoba. Więc, ale jakby mechanizm był taki sam. Pan poseł Gryglas pasował do Nowoczesnej mniej więcej tak jak tenisówki do balu debiutantów, czyli wcale nie pasował. Nowoczesna partia, z której moim zdaniem znakomita część polityków pomyliła parlamenty i powinna startować do Bundestagu, i poseł, który publicznie manifestował polski patriotyzm do tego stopnia, że potrafił założyć sobie białą flagę z kotwicą i tak dalej. No po prostu nie pasował tam. I facet wiedział, że go wywalą. W związku z tym sam wystąpił i dużo osób twierdzi, tak to politycznie powiem, że jak już występował, to wiedział, że pójdzie do PiSu. No, nie poszedł do samego PiSu, tylko poszedł do elementu dobrej zmiany, czyli do partii Porozumienie razem pana Gowina, która tworzy właśnie taką mega koalicję z PiSem i potocznie jest PiSem. Tam poszedł również chyba z panem Anackim z Wolności. No, wiele różnych osób tam sobie poszło. Dokładnie ten sam numer. No, z tą różnicą, że no moim zdaniem akurat to mu dobrze wyszło. Chociażby i tyle. Znaczy dobrze to wyszło dla niego jako dla polskiego patrioty, bo moim zdaniem się w Nowoczesnej nie znajdował. Nieważne w tym momencie, tylko co jest w tym momencie ważne, co należy zwrócić uwagę. PO pokazuje tym samym Nowoczesnej, gdzie jest miejsce Nowoczesnej. Ogłaszają kandydata na prezydenta ważnego miasta bez konsultacji z Nowoczesną. No Lubnauer prawdopodobnie w tym momencie dostaje kota, natomiast nie bardzo może się wkurzyć, ponieważ ostatnie sondaże, poza tym, że pokazały spadek PiS-owi, to pokazały również gigantyczny procentowo spadek Nowoczesnej. No bo wiecie, jak PiS stracił powiedzmy 12 punktów procentowych, ale z 40 paru na 30 parę, to jest nadal bardzo, bardzo dużo, prawda? A jak Nowoczesna zaliczyła spadek bodajże z 6 na 4, to już bycie pod kreską. I właśnie teraz, słuchajcie, pan Schetyna daje ważny sygnał do wyborców. Nowoczesna już nie istnieje, Nowoczesna nie jest warta waszej uwagi. Znowu jest to znowu pójście na fali ostatnich sondaży i taki sygnał: olejcie Nowoczesną, tylko my, tylko my, tylko my. A pani Lubnauer nie bardzo może nic zrobić, bo jak się tylko wkurzy, to będzie taką myszką agresorką 2.0, która się powkozia, powkozia, powkozia na Schetynę. A Schetyna jej powie: dobra, dobra, tam nie pamiętam jak ona ma na imię, dobra, dobra, Lubciu, to już się powkurzałaś, a i tak będzie ten kandydat, co my powiedzieliśmy. Dokładnie tak jak przy Warszawie. Powkurzałaś się, powkurzałaś się, powkurzałaś, a i tak jest ten kandydat w Warszawie, który
którego chcieliśmy, to po co się, lubciu, będziesz znowu wkurzać, po co znowu ludzie mają wiedzieć, że gówno możesz. W związku z tym Schetyna prawdopodobnie liczy, że lubcia nic nie zrobi i w tym momencie tak milcząco przyklepy, tak, no my już jesteśmy, kurczę, wchłonięci przez platformę, w sumie nic nie możemy, to może chociaż nam rzucą trochę ochłapów, nie? No i wtedy ludzie będą głosować na platformę. Słuchajcie, natomiast będą na pewno gigantyczne problemy z lokalnymi działaczami, gigantyczne. Słuchajcie, w warstwie medialnej tam była już kandydatka i to była kandydatka dość silna, dość mocno zakorzeniona we Wrocławiu, w lokalnych strukturach Wrocławia. Była to pani profesor Alicja Chybicka, jak już mówię, naturalna kandydatka działaczy na dole. W tym momencie ten nowy polityk, który prawdopodobnie został jakby nie dość, że tam przyniesiony w teczce, to jeszcze zapowiedziany na konferencji prasowej, a nie wcześniej tym dołom partyjnym, jest to typowy człowiek, którego się nazywa spadochroniarz. Takich ludzi nikt nie lubi, takich ludzi nikt nie wspiera, bo taki człowiek ma ze sobą swoich klakierów, których potem będzie obsadzał. I teraz musicie wiedzieć, o co chodzi. Słuchajcie, jak wam mówią przed wyborami, oni się tak, ci politycy się tak cieszą, że to jest wszystko dla dobra Polski, czy ewentualnie dla dobra miasta, powiatu, gminy, ewentualnie województwa, zależy od skali wyborów, i że im o nic więcej nie chodzi, tylko o te dobro, to nie wiesz, oni kłamią. Tam o coś takiego to może chodzić takim ludziom, którzy przecież kandydują na posła po to, żeby robić dobre vlogi w Sejmie. Bo i tak by nie brali tej pensji poselskiej, bo i tak mieli tam jakąś firmę czy coś innego, i tak by nie chcieli zrezygnować, powiedzmy, z 20 lat pracy, w związku z tym nie mogliby zostać posłem zawodowym, nie? Tacy ludzie mogą mówić prawdę. Natomiast jak ktoś takich pojedynczych małych działaczy jest bardzo mało, którzy robią tyle dla idei. Większość robi po to, żeby się potem nachapać. Mówiąc krótko, tyraż na kandydata po to, że jak ten kandydat się załapie, to potem ci coś załatwi. To są tak zwane polityczne synekury. Czyli na przykład jesteś wysoko postawionym politykiem, na przykład w takim Wrocławiu, twój kandydat zostaje prezydentem, to ty zostajesz PR menadżerem spółki, która zajmuje się odprowadzaniem ścieki. No i masz całkiem dobre pieniądze. Słuchajcie, teraz w telewizji, czy tam w telewizji albo w mediach internetowych podali, że szef jakiejś maleńkiej zajezdni w jakiejś nie za dużej miejscowości, albo dużej, w każdym razie małej miejscowość, zarabia rocznie ponad 320 tysięcy złotych. Także tam można się nachapać, zwłaszcza w samorządzie paradoksalnie jest więcej kasy i bardzo intratnych stanowisk, niż w Polsce centralnej. Bo zobaczcie, minister z przyległościami, że się tak wyrażę, to jest 17 tysięcy brutto. Natomiast tutaj facet zarabia no zdecydowanie więcej. Rozumiecie, o co chodzi, nie? Dlatego też i tak trochę szlak trafia, bo tam wychodzi prawie 30 tysięcy miesięcznie, a tu 17, no. Może 20 parę. I po to oni zasuwają. I w momencie, w którym przychodzi taki spadochroniarz, to wszyscy wiedzą, że on ma swoich ludzi i że on potem tymi swoimi ludźmi obsadzi ludzi w ratuszu. W związku z tym lokalsom nie opłaca się pracować na tego nowego, bo już ten stary im naobiecywał, a ten nowy prawdopodobnie nie spełni obietnic starego. W związku z tym reakcja takich dołów partyjnych na takiego dużego kandydata przyniesionego w teczce, no może być trojaka. Może być po pierwsze. Może być teoretycznie pozytywna, jeżeli oni uznają, że ten kandydat, który był ich, nie miał szansy na wygraną. W związku z tym pracowali tak pro bono, próbując wzmocnić swoją partyjną pozycję, licząc na to, że tam na przykład za rok się, za 4 lata się uda, czy za 5, czy za 10, czy za 8, w zależności od tego, jakie to są wybory i za ile. Lub ewentualnie, że okej, burmistrza czy tam prezydenta nie weźmiemy, ale przy okazji weźmiemy już tam radnych i może też się załapiemy, nie? Do tego typu rzeczy, natomiast tutaj raczej rzadko w wyborach samorządowych tak jest. Takie rzeczy się częściej zdarzają w wyborach na przykład parlamentarnych, gdzie się bierze fejmucha na listę, licząc na to, że fejmuch ci pociągnie całą listę. No, czasem pociągnie, czasem nie pociągnie, a czasem fejmuch się wkurzy, bo na przykład obiecywali mu jedynkę na liście, potem dwójkę, a potem skończył na piątce, a potem się jeszcze okazało, że go poszukiwali w międzyczasie, bo miał być na przykład jedynym fejmuchem na liście, a wsadzili drugiego fejmucha, w dodatku
dodatku próbowali poszczuć jednego fejmucha na drugiego fejmucha, drugiego fejmucha na pierwszego fejmucha, a oba fejmuchy płci różnej się wzięły, pogadały i zobaczyły, że są na siebie napuszczane i stwierdziły, a kurde, jak nas partyjka na siebie napuszcza, to mamy to serdecznie gdzieś, nie będziecie nas napuszczać. Także różnie to bywa. Oczywiście nie twierdzę, że taka sytuacja gdziekolwiek miała miejsce, ale teoretycznie taka sytuacja gdzieś miejsce mogła mieć. Także to jest jedna rzecz. Dużo bardziej prawdopodobne sytuacje są, jest tak zwana bunt dużej części takich lokalsów i w tym wypadku wersja minimum jest to, że nie będą chcieli pracować dla danego nowego kandydata lub będą pracować po łebkach. W tym wypadku kampania z definicji jest słabsza, ponieważ zwłaszcza kampania samorządowa, gdzie trzeba dotrzeć do zdecydowanie mniejszej liczby ludzi oraz jest bardzo mało lokalnych mediów, taka kampania z definicji oparta jest na lokalnych działaczach i na lokalnym kontakcie. Na przykład w mniejszych miejscowościach jest przyjęte, że ludzie, którzy popierają danego kandydata, potrafią chodzić po domach i tak niczym świadkowie Jehowy, cześć, pogadamy o Jezusie, a tutaj cześć, pogadamy o, nie wiem, o Schetynie, czy o kimś innym. Takie numery się zdarzają. Do mnie kiedyś przyleźli działacze pewnej partii politycznej, nieważne jakiej, też się wydzwania, czasem po nocy automat wydzwania, to się też jakiejś partii tam zdarzyło, inne tego typu rzeczy, więc nie masz tego wsparcia, to masz duży problem, a w wersji maksimum mogą podłożyć świnie. I tutaj taka, nie to żebym miał coś do Kukiz 15, po prostu dobrze mi to ilustruje, jak można próbować podłożyć świnie kandydatom przywiezionym w teczce. Przy wyborach parlamentarnych w 2015 roku działacze Kukiz 15 palili, i to często robili z tego palenia filmiki, wrzucali właśnie na YouTube'a czy na Facebooka, albo podsyłali YouTuberom, na przykład kandydującym z innych list wyborczych, właśnie jak palą te listy z podpisami. No swoją drogą podobno właśnie po to, podobno, nie mówię, że tak było, tylko taka jest plotka, podobno Paweł Kukiz po to wziął narodowców na swoje listy, ponieważ narodowcy mieli struktury i zobowiązali się zebrać na nowo podpisy. Tak słyszałem. Czy to jest prawda, czy to jest nieprawda? Nie wiem, ale te palone listy poparcia, filmiki z tym widziałem. Słuchajcie, jest to również gigantyczny problem wizerunkowy dla Platformy Obywatelskiej w dłuższym okresie czasu. Oczywiście w krótkim okresie czasu jest to problem dla PiSu. Ich polityk, co prawda już od ponad roku nie ich polityk, bo wystąpił i co prawda taki facet, który w niejednym rządzie i z niejednym partią już lody kręcił, czyli taki trochę śliski facet, ale medialnie zostanie to tak przedstawiony, że polityk PiSu przeszedł do Platformy, czy już nie lubi PiSu, PiS się wali. W krótkim okresie PiS dostaje tym w cymbał. Natomiast w długim okresie traci Platforma Obywatelska, wyborcy PiS się wkurzą, wyborcy PiS się wkurzają za to, że PiS bierze ludzi Platformy Obywatelskiej do rządu. I wy myślicie, że w Platformie Obywatelskiej nie ma analogicznie? Czy wy myślicie, że w Platformie Obywatelskiej nie wkurzają się zabranie, cytat, ludzi PiSu na tak zwane jedynki, czy w tym wypadku na kandydatów na prezydenta miasta, gdzie Wrocław jest miastem bardzo platformerskim. W związku z tym Platforma, no zdziwię się, jeśli nie weźmie prezydenta we Wrocławiu. No przecież PO wiesza psy na ludziach PiSu, no to tak wiesza na nich psy, a jednocześnie bierze ich na prezydenta. No. Wyborcy Platformy dostają bardzo jasny sygnał, że coś tu jest nie tak. Słuchajcie, do tego jeszcze w dłuższym okresie czasu, jeśli PiS ma jeszcze wyczucie polityczne, to zagra kartą typu, widzicie, człowiek, którego nie chcieliśmy już, jest lepszy od waszej profesor, bo wy mieliście tam kandydata, wywaliliście tego kandydata, czyli ten facet, Boże, uciekło mi nazwisko, Ujazdowski, jest lepszy od tej profesor. Czyli człowiek, którego myśmy nie chcieli, nasz polityczny wyrzutek, outsider, jest lepszy od waszej korowej
owej działaczki, jak to o was świadczy, będą mu to cisnęli. Druga rzecz, do tego, jeżeli mają jeszcze trochę politycznego wyczucia, to będą robili te same numery Ujazdowskiemu, co teraz Platforma Obywatelska i Nowoczesna robi Gryglasowi. Czyli przypominam, Gryglas kiedyś był w Nowoczesnej, no jak był w Nowoczesnej, to gadał jak się w Nowoczesnej gadało, nie? Rzucał różne tak zwane, to się nazywało tematy dnia i teksty dnia, które tam były ustalone. Tak samo jak PiS ustala takie teksty, tak samo Nowoczesna i Platforma ustala. Tutaj nie ma w tym, słuchajcie, nic, bo wszyscy z nich tak robią, nie? Czy to jest dobrze, czy to źle, sami ocencie, ale wszyscy tak robią. No i teraz biorą te cytaty z Gryglasa za czasów, gdy Gryglas był w Nowoczesnej i puszczają to w różnych programach na żywo Gryglasowi z PiSu. No i oczywistym jest, że Gryglas z Nowoczesnej i Gryglas z PiSu gadał zupełnie inne rzeczy. W związku z tym na pierwszy rzut oka Gryglas wychodzi na skończonego hipokrytę. Nie mówię, że jest, tylko że tak wychodzi. No jeszcze Gryglas, który jest człowiekiem generalnie inteligentnym, jakoś sobie z tym radzi. Natomiast tak jak posłuchałem, poczytałem sobie pana Michała Ujazdowskiego, to mam takie poczucie, że rozjadą go takimi porównaniami po prostu jak walcem. Facet w mojej prywatnej ocenie nie ma wystarczająco dużo ilorazu inteligencji, żeby sobie poradzić z takimi numerami. Kolejna ciekawa rzecz. Kto zdrajcę przyjmuje, ten zdrajcę ma. Taka jest prawda. Pan Ujazdowski, Jezu, tak on się Ujazdowski nazywał? Ujazdowski, sorry, ja mam problemy z nazwiskami. Pan Ujazdowski, no widać bardzo wyraźnie, że no nie trzyma się swojego politycznego zaplecza, tak? Rzymianie mieli taką zasadę, że w momencie, w którym zgłosił się do nich jakiś zdrajca, który im pomógł na przykład pokonać kogoś w jakiejś bitwie, zdobyć jakieś miasto, coś takiego, no to najpierw go przyjmowali, nagradzali, chałubili, tak, dobry zdrajca, fajnie, Galów zdradził, dobry, kochany zdrajcunio, Germanów ładnie zdradziłeś, chodź tu, naści pieniążków, tam chyba sestercje były, czy coś takiego, a potem jak już nie byli potrzebni, to ich mordowali. Dlaczego? No bo Rzymianie uważali, że jak raz zdradzili kogoś dla Rzymu, to potem mogą zdradzić Rzym dla kogoś innego. Gdy uznają, że Rzym jest mniej silny i że im się to po prostu opłaci. No dziś pojęcie honoru, zwłaszcza w polityce, nie istnieje. Niemniej jednak Platforma Obywatelska musi mieć z tyłu za uszami, że wprowadzą faceta na prezydenta bardzo dużego i liczącego się miasta. Wrocław to jest top 10 polskich miast, to jest bardzo duże miasto. Bardzo silnie się rozwijające. Na przykład jest eksodus dziennikarski do Wrocławia, ponieważ we Wrocławiu jest dość sporo takiej, bym powiedział, ludzi wykształconych, zwłaszcza takich humanistycznie, bo tam jest dużo uczelni, natomiast no nie do końca i tam się właśnie przenoszą redakcje. Na przykład CD Action jest z Wrocławia w tej chwili, PC Format został niedawno przeniesiony do Wrocławia, bo tam taniej można, nie? Także to jest duże miasto, ważne miasto. No i ten Ujazdowski może im wyciąć taki numer, że po wyborach im powie, w zasadzie to jestem niezależnym prezydentem, samorządowcem ja jestem i proszę mnie tutaj nie zmuszać do jakiejś lojalności partyjnej, bo jestem samorządowcem i ja przede wszystkim tutaj dbam o dobro Wrocławian. Co prawda z punktu widzenia Wrocławian byłoby to najlepsze rozwiązanie, prawda? No, ale z punktu widzenia Platformy Obywatelskiej może nie do końca. Ja osobiście jako warszawiak, no bardzo bym sobie życzył, jako w Warszawie, żeby pojawił się wreszcie prezydent Warszawy, który będzie prezydentem Warszawy, a nie prezydentem z nadania. My zawsze mamy albo prezydenta z PiSu, albo prezydenta z Platformy, albo prezydenta z jakiejś innej partii i rzadko kiedy mam jako warszawiak takie poczucie, że prezydentem Warszawy jest ktoś, kto naprawdę dba o Warszawę. No ale to jest moje prywatne zdanie. Kolejna rzecz jest taka, że bardzo zyskają w tym momencie partie wolnościowe, to plus. I w tym momencie będą się ucieszyć wszyscy moi widzowie, którzy są wolnościowcami, jakieś tam Kukiz 15, może jakimś cudem wejdzie wolność gdzieś, może Korwin nie odpali protokołu, ale także partie od dawna będące na marginesie, więc od dawna nie kojarzące się mainstreamowo, a więc takie, że w sumie można na nich zagłosować, bo dawno nic nie odpierdzielili. Takie partie jak na przykład SLD, oni bardzo na tym zyskają. Kojarzycie takie hasło
PiS-PO jedno zło, które często jest wykrzykiwane na manifestacjach ludzi, którzy się nie zgadzają zarówno PiS-em, jak i z Platformą, no to właśnie zwolenników teorii, że partia Platforma Obywatelska oraz Prawo i Sprawiedliwość są po jednych pieniądzach, no to właśnie zwolenników tej teorii przybyło. Ponieważ takie wymienianie się ludźmi, takie pokazywanie, że oni się bardzo dobrze znają, mówienie tego wprost, że to jest jedna sitwa, no to właśnie utwierdza ludzi w przekonaniu, że nie ma większej różnicy między Platformą a PiS-em i że wprowadzono nam po komunizmie tak zwaną dwuwładzę. Czyli, że Polacy głosują na jedną partię, ta partia robi źle, wkurza ludzi, no to w tym momencie się głosuje przeciwko tej partii, a więc na drugą najsilniejszą. Później ta druga partia robi źle, i znowu wkurza ludzi, to głosują na inną najsilniejszą. To oczywiście, jak ktoś zna się na WOS-ie, to wie, że partii rządzących w Polsce to już było kilka, prawda? Była Akcja Wyborcza Solidarność, tak zwane AWS, wcześniej były typowe Solidaruchy. Było też SLD i wiele innych. No ale ta teoria zakłada, że jest również rebranding partyjny. Jak naprawdę tutaj u szczytu tej teorii leży to, że większość ważnych polityków, która cały czas się pojawia w telewizjach i cały czas rządzi, siedziała zarówno przy okrągłym stole, jak i na słynnej imprezce w Magdalence, żeby było śmieszniej, razem z Michnikiem, którego część tych polityków, przynajmniej w wersji oficjalnej, nienawidzi. I tyle, moi kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, proszę o łapkę w górę, miły komentarz oraz oglądanie vlogów od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Pa, pa!